Witam wszystkich ponownie na moim kanale Bednar TV Akwarystyka. Dzisiaj taki nietypowy filmik. Chciałem was poinformować, że cała moja stara hodowla, cały mój fishroom zostały tutaj, jak widzicie, spakowane. Skontaktował się ze mną jeden pan z województwa małopolskiego, no i postanowił całą hodowlę ode mnie odkupić. Więc już wiemy, że powstaje w Polsce kolejna hodowla. Pan będzie się zajmował gupikami i mieczykami. Poinformował mnie, że będą to bardzo ładne odmiany, więc zobaczymy z czasem, jak się wyłoni na rynek, na Oelixa i tak dalej. Będziemy wiedzieć, co on tam takiego ciekawego ma. Jedynie co mogę powiedzieć, że fajnie, że w końcu Polacy wzięli się za akwarystykę, że większość ryb może już będziemy mieć ze swojego kraju, nie musimy tutaj kombinować z importem, szukać ryb i tak dalej, gdzie u kogo kupić, gdzie u kogo zamówić, no wiadomo, jakieś. Ciekawe odmiany, że gdzieś tam trzeba będzie uderzyć Kolumbia, Peru i tak dalej. No to wiadomo, że już tego nie przeskoczymy. No wiadomo, większość hodowli polskich wysyła ryby na zachód, za granicę, ale jak widzimy, powstaje więcej już takich hodowli, więc na pewno będzie się w tej Polsce myślę z czasem podnosił ten poziom akwarystyczny. No to troszeczkę mi zeszło sklejanie tego wszystkiego, pakowanie. Poszło mi 40 kartonów około 12 taśm do sklejania folia i tak dalej dwa strecze, naprawdę ogrom tego dodatkowo zrobiłem stopki ze styropianu pod każdym akwarium żeby był sobie kurier normalnie postawił czy tam przetransportował z samochodu na samochód żeby się za bardzo nie bał że gdzieś tam uszkodzi narożnik no zobaczymy mam nadzieję że to wszystko do nowego hodowcy dojedzie w całości także jest pakowane wszystko razem z lampami z pompkami i tak dalej i tak dalej. Także no fajnie cieszę się nie tylko to, że nie to, że to zostało sprzedane, ale to, że, na, że ktoś z tego zrobi jeszcze użytek, bo nie jest to w ogóle zniszczone. W większości akwariach nie było oczywiście podłoża, no to wiadomo, że te biorniki są mało co gdzieś porysowane. Także na pewno ktoś z tego będzie bardzo zadowolony. A ogólnie co w moim fishroomie? No to wszystko się dalej toczy, dalej pracujemy. Pod koniec przyszłego tygodnia spróbuję wam już nagrać filmik jak to wszystko mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że wszystko dążę zrobić. Także na pewno z czasem powrócimy do stabilnych filmów, tak jak było wcześniej, no ale musicie dać mi czas, żebym to wszystko sobie ładnie porobił, urządził. Pewnie jesteście ciekawi, jakie tam rybki będą pływać i tak dalej, także wszystko się dowiecie niebawem. Także co, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć!